Witam, dzisiaj 17 dzień października. Chodzą słuchy, że Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej nie podzielą się subwencją ze swoimi koalicjantami. Kosiniak-Kamysz powiada, że subwencja jest dla PSL, więc nie ma możliwości jakiegokolwiek transferu do Pawła Kukiza czy jego stowarzyszenia. Natomiast pani Żukowska, rzeczniczka Lewicy, powiada, że subwencja nie podlega podziałowi, przepisy są jasne, my jesteśmy partią, która respektuje przepisy. No, patrzcie, jacy uczciwi. Mali koalicjanci mieli obietnicę skorzystania z tych subwencji, a to na jakieś prace przy druku materiałów wyborczych, a to przy jakichś usługach przy okazji wyborów. Także dla małych ugrupowań dotychczas nie posiadających żadnych środków finansowych mogło to być całkiem atrakcyjne, zwłaszcza dla tych działaczy partii, którzy mieli jakieś firmy, na przykład zajmujące się reklamą. No, czyżby stare wygi wydymały nowicjuszy politycznych? Myślę, że coś w tym jest. Myślę, że biedroniowców takie wydymanie wcale nie zaboli, ale Kukiz zdał ciała i to zupełnie za darmo. I tak jak się człowiek nie odwróci, tak dupa zawsze z tyłu. O jakich pieniądzach mówimy? Otóż Prawo i Sprawiedliwość będzie pobierać 23 miliony złotych, Platforma Obywatelska 20 milionów, Lewica 11, PSL 8,5, Konfederaci blisko 7 milionów rocznie. Rocznie. Ciekaw jestem, że przy okazji tych licznych obietnic wyborczych żadna z partii, zwłaszcza tych, co tak chciała pożydzić środków na politykę prorodzinną, nie proponowała likwidacji subwencji dla partii politycznych. No, ja cały czas mówię, że lepiej było, żeby partie polityczne mogły prowadzić działalność gospodarczą i z tego się utrzymywać. Niech by pokazali zaradność swoich działaczy, niech by utrzymywali się z działalności gospodarczej. A tak po co darmocha socjalistyczna, państwowa, nikogo w rękę nie kłuje, nawet zajadłych liberałów. W telewizji Polsat mężon pana Biedronia, pan Śmiszek, powiada, że ktoś może podkupować czy przekupić posłów Konfederacji. Na to zareagował pan poseł Kulesza z Konfederacji i powiada, że Konfederacja powstała z tych polityków, którzy przez 4 lata nie dali się kupić, byli wierni swym ideałom. Ha. Wytknął Lewicy panią Nowacką, Napieralskiego, Jarłukowicza, którzy od nich odeszli i poszli w kierunku Platformy Obywatelskiej. No, ja pragnę przypomnieć panu Kuleszy, że to on sam startował od Kukiza, chociaż działał wcześniej w Unii Polityki Realnej. W roku 2018, już będąc u Kukiza i to rzecznikiem, a znów był przez chwilę w Unii Polityki Realnej, potem porzucił i Kukiza, i UPR, wchodząc do partii Wolność, no a z całą wolnością już do Konfederacji. A przypomnę po raz kolejny, że kolega Winnicki, którego też tak broni Kulesza, przehandlował Ruch Narodowy Kukizowi, a resztę oddał wiasel Korwinowi i dzisiaj występują pod nazwą Konfederacja. Także myślę, że akurat na takie tematy pan Kulesza nie powinien w ogóle wchodzić. O ideałach nawet szkoda gadać. Niektórzy twierdzą, że relacje polsko-żydowskie wyglądają bardzo paskudnie, że nikt nas tam nie szanuje. No tutaj przypomnę tylko ten wspólny dokument premierów Netanyahu i Morawieckiego, zrównujący antypolonizm z antysemityzmem, no co jest, że tak powiem, w przypadku chociażby strony izraelskiej wielkim przełomem. No ale wydarzenia z ostatnich dni. Odbył się w Jerozolimie koncert honorujący sprawiedliwych, dedykowany Polakom, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Ze sprawiedliwymi spotkał się
prezydent Izraela Rivlin. Na koncercie byli weterani z armii Andersa. Przypomnę, że wielu ojców założycieli Izraela to byli tacy, powiedzmy sobie, cisi dezerterzy z armii Andersa, nikt ich za to nie ścigał. Byli też obecni żołnierze podziemia z czasu II wojny światowej. Koncert został zorganizowany przez nasze Ministerstwo Kultury, Polską Fundację Narodową, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz sfinansowany przez linie lotnicze LOT, które jeszcze w rękach Platformy miały być bankrutem na sprzedaż. Polskich Sprawiedliwych jest blisko 7 tysięcy. Są to osoby, które otrzymały medal Instytutu Yad Vashem. Także myślę, że tę uroczystość warto odnotować i tym polakożercom, takim jak pani Tokarczuk, takie właśnie wydarzenia trzeba położyć na stole. Niech wiedzą, że relacje polsko-izraelskie wyglądają zupełnie przyzwoicie. Spraw międzynarodowych myślę, że dość ważny jest bunt rolników w Holandii. Otóż mieli blokować stolicę Hagę, policja wcześniej zablokowała blokadę, żeby nie wjechali ciągnikami. Od kilkunastu dni trwają protesty przeciwko limitom zwierząt w gospodarstwach i limitom dwutlenku węgla. Ta oszalała polityka proekologiczna może zagrozić holenderskiemu rolnictwu, które jest bardzo ważną gałęzią tamtejszej gospodarki. Rolnicy wskazują, że przepisy klimatyczne nie dotknęły na przykład lotnictwa, które ma tutaj wiele na sumieniu. Rolnicy holenderscy już do tej pory zmniejszyli produkcję fosforanów o 20%, ale przepisy europejskie nadal ich obwiniają o niestosowanie się do przepisów ekologicznych. 54 tysiące gospodarstw wyeksportowało w roku ubiegłym towary wartości 90 miliardów euro. Są to gigantyczne pieniądze. Ale rolnicy konsekwentnie blokują przy pomocy ciągników i innych maszyn rolniczych całe miasta, całe autostrady. Praktycznie Holandia stanęła. Nie za bardzo jest to pokazywane w mediach tutejszych. Oczywiście nie chcą nas przestraszyć tym, że ta oszalała polityka rzekomo proekologiczna jest już postrzegana w państwach starej Unii jako zagrożenie dla gospodarki i zdrowego rozsądku, i co tu dużo mówić, zarzucać holenderskiemu rolnictwu jakiś szczególnie zgubny wpływ na klimat. To nieporozumienie, bo wiemy, że od dawna jest to bardzo zmodernizowane i, powiedzmy sobie, czyste rolnictwo, a kraj generalnie wygląda na bardzo schludny. Skoro mówimy o sprawach klimatycznych i o tym, jak reagują starzy Europejczycy na to szaleństwo, to w Watykanie odbywa się synod, który jest gotów uznać za grzech niszczenie środowiska. Austriacki biskup Krautler woła o ekologiczne nawrócenie i zrównuje grzech przeciwko środowisku do grzechu przeciw Bogu i bliźniemu. Czyli wobec tego duchownego przyroda to jakiś rodzaj Boga. Zalatuje mi to szamanizmem. Znów lewacy będą podpierać się głosem papieża i jego najbliższych współpracowników. Oczywiście nie wolno niszczyć środowiska, nie wolno truć środowiska, nie wolno wywozić śmieci do lasu, to jest oczywiste, ale czynienie z tego szaleństwa ekologicznego jakiegoś już ważnego filaru katolicyzmu, a nawet rodzaju religii samej w sobie, to myślę jest spore nadużycie. I w zasadzie od dawna Kościół katolicki zajmuje stanowisko w sprawach ochrony przyrody, konieczności szacunku, troski o przyrodę, ale jednak mówienie, że to ma być jakiś nowy dodatkowy grzech, to powiedzmy sobie o jeden most za daleko. Za granicę też wybrał się pan Schetyna do Brukseli i to do pana Tuska. Czyżby to była jakaś
Pielgrzymka pokutna, no zdjęcia, które zaprezentowali wścibscy fotoreporterzy, pokazują, że pan Tusk jest dosyć no, niezadowolony, a pan Schetyna, powiem szczerze, też niewesoły. Prawdopodobnie panowie rozmawiali o wyborach prezydenckich, chociaż no, pary nie puszczają. Tusk do końca tego roku, praktycznie jedynie do 1 grudnia będzie szefem Rady Europejskiej, Schetyna do stycznia roku przyszłego szefem Platformy, także obaj zostaną bez fuchy politycznej. Tak sobie myślę, czy nowym szefem Platformy zostanie taki dezerter jak Tusk, czy nie zguła jak Schetyna. No, żaden wyborów zapewne nie wygra, ale wojna w Platformie pewna. No może pani Kidawa wystartuje, już wielu wspominało, że do roli, jak to nazwać, prezydent to uwłaczające, prezydentka niepoważnie, to może do roli prezydencji wystartuje pani Kidawa, ale jej kompetencje no, nie są specjalnie zadowalające, ponieważ we wczorajszym głosowaniu w Sejmie pomyliła się, chodzi o uchwałę potępiającą akty nienawiści i pogardy antykatolickiej. Uchwałę poparła. No, w klubie Platformy to tam głosy były podzielone, czyli była za, a nawet przeciw, zgodnie z naukami niejakiego Otuły, noblisty. No, tak czy inaczej, kobiecie wszystko ujdzie płazem. Dobrze, że nie głosowali nad wypowiedzeniem wojny albo całkowitym zakazem aborcji. No, też by się mogła machnąć. Taka do mnie informacja dotarła a propos wyborów, na szczęście minionych. Jakie to są inteligenty z Platformy Obywatelskiej, to jeszcze te mieszkające w naszej umiłowanej stolicy, zwanej przez niektórych Lemmingowem, przez innych Lemingradem. Otóż inteligenty platformerskie straszyli, że PiS zabroni sprzedaży prezerwatyw. Mówili to całkiem poważnie. Pewna znajoma emerytka nawet po usłyszeniu tej nowiny od swej córki warszawskiej prawniczki wcale nie poszła na wybory. Do tej pory można było sądzić, że niektórzy wyznawcy opozycji to celowo takie bzdury opowiadają dla zmylenia przeciwnika, jednak sami popadają w szaleństwo i jakiś zabobon, mówienie, że Prawo i Sprawiedliwość zabroni sprzedaży prezerwatyw i to, że tak powiem, rzutuje na ich decyzje wyborcze, świadczą o całkowitym zidioceniu tych, którzy się uważają za twarde jądro narodu. Skoro mówimy o jądrach, nie, wróć, nie, tego nie powiedziałem. Jedna z poznańskich szkół podstawowych miała zorganizować Dzień Spódnicy. Chłopcy w spódnicy tego dnia mieli nie być odpytywani. Podobno był to pomysł samorządu uczniowskiego, czyli za udawanie osoby LGBT wymyślili sobie, że należą się jakieś przywileje. Widać, o co chodzi tęczowym, przywileje, kasa, władza i nic nie robienie, oczywiście na koszt podatnika. Kolejna hucpa cwanych dzieciaków po ekostrajku. Niedługo za złą ocenę dla Bachora, uważającego się za homoseksualistę, będzie się należeć odszkodowanie od ministerstwa i więzienie dla bezczelnego Belfra, który zechce wykrzesać od swojego podopiecznego odrobinę wiadomości. Ha, takie mamy czasy. Dzieciaki stały się tak zwane i bezczelne, doskonale czują, o co kaman. Wiedzą, że wprawdzie na niektórych rzeczach jeszcze nie mogą zarobić, ale wiedzą, jak można się podlansować, nic nie robić, mieć legalne wagary na tym ekostrajku, a za włożenie spódnicy można chodzić do szkoły zupełnie nieprzygotowanym i nauczyciel może ich cmoknąć w pompkę. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako namawianie do pedofilii. Obiecałem coś powiedzieć na temat spraw od dawna przez nas nieporuszanych. Otóż w dniu, gdy u nas były wybory parlamentarne, na Węgrzech odbywały się wybory samorządowe. Co ciekawe, opozycjonista został burmistrzem Budapesztu stosunkiem głosów 50,5 do 44,5.
No to było niespodziewane zwycięstwo. Opozycja węgierska zjednoczyła się, no i mieli ten sukces w 13 na 23 okręgi wyborcze w stolicy. Opozycyjni burmistrzowie w 10 z 23 miast wojewódzkich wygrali, a w radach wojewódzkich wygrał natomiast Fidesz. Także to podobnie jak w Polsce, czyli są takie punkty, zwłaszcza duże miasta, gdzie zjednoczona opozycja przejęła władzę. Opozycja na Węgrzech jest bardzo szeroka, no bo od socjalistów, liberałów po nacjonalistów z Jobbiku. No, przypomnę, że do niedawna Ruch Narodowy utrzymywał kontakty z Jobbikiem i widać, idą tym samym tropem wchodzenia razem do krytyki partii rządzącej. Mam nadzieję przynajmniej, że konfederaci nie posunął się, że tak powiem, z formalnego punktu widzenia dalej i nie będą robić jednej listy z biedroniowcami. Na Fideszu zaciążył też pewien skandal korupcyjny jednego z burmistrzów Fideszu, no ale to jak się chce, to się każdemu coś wyłuska. A tak czy inaczej, sam Budapeszt jest mocno zadłużony i bez finansowania z kasy państwowej nie zrealizuje żadnych inwestycji. Co ciekawe, na Węgrzech jest taka sytuacja, że w zasadzie miasta są na utrzymaniu rządu i tak czy inaczej to mimo zwycięstwa w wielu miejscach opozycji będą musieli liczyć na pomoc znienawidzonego Fideszu. Zobaczymy, czy to zwycięstwo będzie dla nich takie słodkie. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w roku 2022, czyli to jest dość dużo czasu na pokłócenie się do tej pory idących razem opozycjonistów. Ciekaw jestem, czy ten sojusz opozycyjny od postkomunistów, liberałów po nacjonalistów przetrwa próbę czasu. No co ciekawe, ten opozycyjny burmistrz Budapesztu już zapowiedział, że przynajmniej niektóre wydziały Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego Sorosza postara się w Budapeszcie zatrzymać. A więc widać, że liczą na zagranicę w odwojowaniu władzy na Węgrzech. Tak czy inaczej myślę sobie, że niespecjalnie ta dziwaczna koalicja opozycyjna ma szansę zrealizować jakikolwiek wspólny program, no bo wygrać wybory to łatwo. Ale zastanawiam się, jakie będą tam projekty realizowane w tych samorządach wspólnie przez lewicę, liberałów i nacjonalistów. Myślę sobie, że zawód wyborców będzie duży i do wyborów parlamentarnych to całe towarzystwo straci zaufanie społeczne. Przejdę teraz do kalendarium. Wiem, że jakieś pytania dzisiaj są liczne, więc nie będę tutaj opowiadał więcej tego, co mam w zeszycie. Polska. W 1600 roku II wojna polsko-szwedzka i wojska szwedzkie zdobyły Parnawę. Jest to miasto w obecnej Estonii. 55 lat później, w 1655, potop szwedzki, wojska szwedzkie zdobyły Kraków. W 1863 Romuald Traugut został dyktatorem powstania styczniowego. Został zabity po upadku powstania. W 1944 obraz Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem, który w czasie wojny był ukryty w podlubelskiej wsi, został przekazany kierownikowi resortu kultury i sztuki. W 1997 Jerzy Buzek został desygnowany na urząd premiera i w tym samym dniu weszła w życie nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca do dzisiaj. I świat, 1448 rozpoczęła się węgiersko-turecka bitwa na Kosowym polu. Węgrzy przegrali. Był to moment, w którym Turcja rozpoczęła wielowiekową okupację południa Europy. W 1777 wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, kapitulacja wojsk brytyjskich po przegranej bitwie pod Saratogą, która to skłoniła Francję do uznania niepodległości Stanów Zjednoczonych i przystąpienia do wojny po ich stronie. W 1931 Al Capone został uznany winnym oszustw podatkowych
i tydzień później skazany na karę 11 lat pozbawienia wolności i 50 tysięcy dolarów grzywny. W roku 1933 Albert Einstein przybył na stałe do Stanów Zjednoczonych. W 1961 paryska policja dokonała masakry co najmniej 50 algierskich demonstrantów. W 1970 pod Montrealem w bagażniku samochodu znaleziono zwłoki wicepremiera, ministra pracy Quebecu Pierre'a Laporta, porwanego tydzień wcześniej przez separatystów z Frontu Wyzwolenia Quebecu. W 1973 rozpoczął się kryzys naftowy. To był taki moment, gdy nagle ulice europejskich, zachodnioeuropejskich miast opustoszały, przestały jeździć samochody praktycznie zupełnie. Ceny ropy wskoczyły o 600% do 35 dolarów za baryłkę. No teraz cena wymarzona. W roku 1970 baryłka ropy kosztowała 2 dolary. Maksymalna cena baryłki była w 2008, to było 147 dolarów. Ta cena ropy, no, do 35 dolarów wówczas szokującej wysokości, to była kara państw arabskich za poparcie Izraela w wojnie wówczas toczonej przez Izrael z państwami arabskimi, przez Stany Zjednoczone i zachodnią Europę. W 2006 populacja Stanów Zjednoczonych osiągnęła 300 milionów osób. W 2017 ofensywa państwa islamskiego w Syrii, zdominowane przez Kurdów syryjskie siły demokratyczne, zdobyły okupowaną przez islamistów Rakkę na północy kraju. Urodziliście w 1946 Adam Michnik, historyk, dziennikarz, publicysta, eseista pochodzenia żydowskiego. Urodził się z nieformalnego związku przedwojennych działaczy komunistycznych żydowskiego pochodzenia Ozjasza Szechtera i Heleny Michnik. Jego przyrodni bracia to Jerzy. Duża część rodziny zginęła w Holokauście. Adam Michnik ma syna Antoniego, który na życzenie ojca został ochrzczony w kościele świętej Brygidy w Gdańsku, kiedy proboszczem był tam ksiądz Henryk Jankowski. Zmarli w roku 1967 ostatni cesarz Chin, Pu Yi. Po klęsce Japonii w 1945 roku, on był wówczas cesarzem takiego marionetkowego państewka Mandżukuo na północy Chin, w Mandżurii, takiego marionetkowego wobec Japonii. Po klęsce Japonii został wzięty do niewoli przez wojska radzieckie, przebywał tam do roku 50, następnie został wydany władzom Chin Ludowych, przebywał tam do roku 59 w więzieniu dla zbrodniarzy wojennych w celu odbycia reedukacji. Na mocy specjalnej amnestii uwolniono Pu i jego braci, którzy zamieszkali w Pekinie. Ostatni cesarz pracował przez pewien czas jako ogrodnik w ogrodzie botanicznym, następnie jako archiwista Komisji Materiałów Historycznych Ogólnochińskiego Komitetu Ludowego. Zasiadał m.in. w Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej. 1 maja 1962 ożenił się, to było drugie małżeństwo, z pielęgniarką Li Shuqian. Według autora biografii ostatniego cesarza nowa żona wielokrotnie groziła mu rozwodem, bo uważała go za niedorajdę i impotenta. Jej zapędy powstrzymywał jednak premier Chin Chu Enlai, bo rozwód popsułby wizerunek szczęśliwego, zresocjalizowanego byłego cesarza. Zmarł ostatni cesarz prawdopodobnie na raka nerek. Polecam film Ostatni cesarz, który pokazuje losy tego nieszczęsnego człowieka. Panie Marianie, dziś w telewizji Niezależny Lublin zarzucano panu przynależność do kościoła pana Chojeckiego, bo bywał pan widź pod prąd, ale oglądając telewizję Niezależny Lublin w trakcie kampanii, widziałem tam reklamy PSL i POKO. Co pan na to, żeby nikt nie zarzucał panu przynależności do lewaków? No proszę państwa, tak to jest. Mój rozmówca dzisiaj, zawsze się tam rozmawiam z
z mecenasem Figurskim, który był moim obrońcą w jednym z procesów, że to skutecznie mnie bronił, dlatego biorę udział w tym programie, jest autorski program pana mecenasa. Czy to nie były takie zarzuty, ale tutaj niektórych emocjonuje w zasadzie to, że pan Jacek Bury, polityk Nowoczesnej, obecnie senator, okazał się też związany rzeczywiście z tym pionem religijnym Kościoła Nowego Przymierza. Pojawiły się fotografie, gdy tam chrzcił jakieś osoby. Ja nie wiedziałem o tym, bo tam to były też inne czasy. Także nie ma co mi zarzucać, bo ja do Kościoła pana Chojeckiego nie należałem. Znaliśmy się przez wiele lat i brałem udział w programach. I ja raczej z panem Chojeckim prowadziłem działalność polityczną, ponieważ razem byliśmy w Unii Polityki Realnej w czasie tym przedreferendalnym, na początku lat 2000, ale ja nigdy nie występowałem, nie zmieniałem religii, tak powiem. A to, kto puszcza jakie reklamy, to mi tam wszystko jedno, ale przypomnę, że w czasach świetności telewizji Niezależny Lublin, no to tam bywały dokładnie osoby z całego spektrum sceny politycznej. Dzisiaj miał tam wystąpić też obecny wojewoda pan Czarnek, ale z powodu obowiązków odwołał wizytę. Czy słusznie Konfederacja porównuje Kaczyńskiego do Gierka? No to zwłaszcza ta część Korwinowy, na jakie ma tutaj konotacje, plakat zrobili. Nie, niesłusznie. Zarzucają obecnemu rządowi to, że akurat mocno inwestuje w takie sprawy infrastrukturalne. No, ja nie mam pretensji, że chciałbym wreszcie pojechać pociągiem do Warszawy z Lublina, co na razie jest niemożliwe w tej najprostszej trasie, bo tory są rozebrane od dłuższego czasu. Takie były zaniedbania wieloletnie. Nie można porównywać Kaczyńskiego do Gierka z prostej przyczyny. Otóż Gierek na modernizację kraju, która rzeczywiście miała miejsce wówczas, pożyczał pieniądze w bankach zachodnich. Natomiast obecne inwestycje nie są na kredyt. To są pieniądze z pracy Polaków albo są to pieniądze unijne, także nie są obciążone żadnym procentem. I porównywanie tego świadczy o głupocie albo złośliwości tak zwanych wolnościowców. Znaczy i o głupocie, i o złośliwości razem. Dlaczego mówi się o zdradzie Kurdów przez Amerykanów, a o amerykańskich wojskach w Polsce, że to okupacja? Chyba przykład Syrii powinien uspokoić spiskową prawicę. Nie, tych ludzi się nie uspokoi, to jest banda zwykłych, sfanatyzowanych kretynów. Miałem z tymi ludźmi do czynienia przez wiele lat i stwierdzam, że łatwiej nauczyć kota kąpieli z radosnym uśmiechem na ustach, niż tych ludzi, że tak powiem, zrozumieć, nakłonić do tego, żeby byli rozsądni i nieobłudni. Nie ma mowy o zdradzie, o jakiejkolwiek zdradzie, ponieważ przypomnę, że Donald Trump wygrał wybory, obiecując wycofanie wszystkich wojsk amerykańskich z Bliskiego Wschodu, wszystkich, a wycofuje raptem kilkudziesięciu żołnierzy i to nawet nie całkowicie, ale przesunął ich z tej strefy granicznej. Tak czy inaczej Kurdowie sobie dobrze radzą i są doskonale uzbrojeni także przez Amerykanów. Myślę sobie, że ta sytuacja, jaka ma miejsce, powoduje całkowite osamotnienie prezydenta Turcji na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza w regionie. Nikt w regionie się z nim nie solidaryzuje. Po tym ruchu przypomnę, że państwa arabskie wszystkie potępiły to wejście Turków do Syrii. Nawet Iran, do tej pory sojusznik Turcji, także w Syrii powiedział, że nie życzy sobie takiego postępowania Turcji. Rosja też jest powściągliwa. Mówiąc krótko, niczego nie zyska tutaj Erdogan oprócz całkowitego osamotnienia i wtedy być może jedynym przyjacielem zostanie Rosja, któremu w odpowiednim czasie wystawi rachunek. Tak, to co pomówienie, że amerykańska okupacja jest w Polsce, to mówią ludzie, których powiedzmy sobie szczerze, nie podejrzewam ani jakiekolwiek walory moralne, ani intelektualne. Jest to grupa sfanatyzowanych kretynów, oczywiście odpowiednio motywowana przez stronę rosyjską, do czego na razie tylko niektórzy się przyznają. Prawdę mówiąc, to, że Donald Trump wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych, no, wzbudziło też pewną konsternację w Stanach Zjednoczonych. Ale przypominam, obiecywał wycofanie wojsk amerykańskich, nie rozpoczynanie nowych wojen. Także tutaj nie ma czego się czepiać.
Zapewne Turcja wkrótce pożałuje swojej decyzji, bo przypomnę, że kraj ten przechodzi no, spore zawirowania, no, ma kłopoty finansowe i także przegrywa partia Erdogana, na przykład przegrała burmistrza Ankary, czyli stolica jest w rękach samorządu opozycyjnego, mimo wielu zabiegów samego Erdogana, żeby tak się nie stało, czyli opozycja nie jest całkowicie zmarginalizowana w Turcji, a wyeksportowanie problemów tureckich za granicę w postaci wojny jest to pomysł typowo rosyjski. Jak się ma kłopoty, że tak powiem, ekonomiczne, ludzie nie są zadowoleni, no to trzeba będzie przykręcić kurek demokracji, a pokazać narodowi wroga za jakąś granicą, żeby się emocjonował zupełnie czymś innym niż problemy ekonomiczne u siebie. No wiemy, do czego to prowadzi Rosję, państwa już, tak powiem, strukturalnie w regresie cywilizacyjnym. Turcja, widzę, idzie tym samym tropem, niech jeszcze dojdą sankcje z Unii Europejskiej i tak dalej, no te pogróżki, że wypuści Erdogan ponad 3 miliony uchodźców syryjskich do Europy, to już pokazuje, że to jest partner, z którym lepiej żadnych interesów nie robić i to już zrobił. A Kurdowie na pewno w tym momencie mają, że tak powiem, opinię publiczną, światową po swojej stronie i kto wie, czy ten głupi, niepotrzebny postępek turecki nie spowoduje, że Kurdowie są coraz bliżej własnego państwa. Nie wiadomo. Co pan myśli na temat obowiązującego modelu łowieckiego, w którym właściciel ziemi, rolnik nie może decydować, kto u niego poluje i koła łowieckie są mu narzucone i rolnik nie jest w stanie bronić swojej własności i produkować? No ja myślę, że rolnicy powinni wstąpić do kół łowieckich i też ich wyposażyć w broń. Sprawa będzie rozwiązana natychmiast. Czy powrót Banasia na stanowisko tak szybko po wyborach nie odbędzie się ze szkodą dla wizerunku PiS? Opozycja będzie teraz grzała temat ze 2 tygodnie. Nie, no więcej. No ja nie wiem, czy wrócił do pracy, czy, no bo wiem, że skończył urlop. Ja oczekuję zabrania głosu przez, po pierwsze, służby, które sprawę badają i przez samego pana Banasia. Niech wreszcie ktoś powie, o co kaman, bo tu jest za dużo niewiadomych, ale podkreślam. Jeżeli to, co przedstawia opozycja na pana Banasia, że tam, że znał gangstera, że nie wiadomo skąd miał majątek. Jeżeli politycy Platformy, to jej na przykład kasus Grunwicz-Waltz, czy Adamowicza, czy prezydenta Sopotu Karnowskiego, oni mówią, że ktoś zgromadził majątek. No to akurat ci ludzie tak składali oświadczenie majątkowe, że tam też im się ilość mieszkań myliła. Także jak się mylą mieszkania platformersom, no tutaj pan Banaś no niespecjalnie tam coś zatajał. No tam chodziło o wartość nieruchomości chyba, że podawał nie taką, jak sobie niektórzy życzą. Tak czy inaczej ja oczekuję wyjaśnienia spraw, nie trzymania tego dłużej pod kołdrą. Niemniej jednak przynajmniej Platforma Obywatelska powinna być jak najdalsza od mówienia, że ktoś tam znał gangsterów, czy miał za dużo nieruchomości. Ja chcę wiedzieć prawdę, ale jak mówię, ci, którzy tutaj najgłośniej krzyczą, to sami mają mocno dużo za pazurami. Panie Marianie, ciężko o to pytać, a może pan skomentuje dyskotekę pod oknem papieskim, chociaż pan przewidywał takie akcje, które są owocem pobłażliwości władzy. To jest pobłażliwość władzy. Ja uważam, że takie zbiorowisko w miejscu publicznym, gdzie jeszcze się hałasuje zapewne po 22, gdzie się tratuje zieleń, widziałem, że ludzie deptali trawniki, gdzie się zakłóca mir domowy, a to nie powinno być tolerowane. Ja przypomnę, że niejednokrotnie całkiem pokojowe i legalne manifestacje patriotyczne były rozwiązywane przez władze samorządowe. Ja sobie życzę, żeby tu podjęto stanowcze kroki. Charakterystyczne jest to, że tam ludzie występowali pod tęczową flagą. Ja mówię, że to są bojówki komunistyczne, które teraz tylko zmieniły nieco kolorystykę i powiem szczerze, że bezkarność tych ludzi zaczęła mnie po prostu wkurzać. Ja oczekuję od państwa polskiego, że zapewni ochronę zieleni, żeby nie deptał nikt trawników, możliwość spokojnego wypoczywania wieczorem w domu, żeby nikt nie hałasował pod oknem, a przede wszystkim, że inspirowane finansowo i organizacyjnie przez zagranicę organizacje
przestaną sobie pozwalać na wszystko zupełnie bezkarnie. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce przegrać wybory niedługo z Konfederatami, to wystarczy, żeby nadal cackali się z tym całym towarzystwem. Dla mnie ktoś, kto niszczy zieleń, powinien być omandatowany. Zbiegowisko takie, które jest w zasadzie niezgłoszone zgodnie z prawem, też powinno być natychmiast usunięte, a osoby, które tam najwięcej się popisują, powinny stanąć przed sądem. Kwestia, czy te sądy wymierzą karę. I tu przypomnę po raz kolejny historię, która miała miejsce jeszcze w Królestwie Prus, gdy pewien sędzia odebrał łąkę młynarzowi, ten wystąpił na drogę sądową i drugi sędzia przyznał rację sędziemu złodziejowi. Co wówczas zrobił król Prus Fryderyk? Uwięził obu sędziów. Dlatego Prusy urosły w potęgę, bo rządziła sprawiedliwość i zdrowy rozsądek, a nie było świętych krów. Niektórzy powiedzą, co zrobić z tymi sędziami, którzy nie mają walorów intelektualnych albo moralnych? No, niech przestaną być sędziami, nic prostszego. Czy jest pan za powszechnym dostępem do broni? Ja jestem za tym, żeby kryteria na otrzymywanie pozwoleń na posiadanie broni były w całym kraju transparentne i jednolite. Mecenas Turczyn tym się zajmował, nie wiem, czy tam w końcu dopiął swego, ale wiem, że w różnych miastach różnie to wyglądało, że w zasadzie to było widzi mi się przyznającego pozwolenia. Piętrzyli trudności, terminy przeciągali. Uważam, że osoba, która nie była karana, jest zdrowa psychicznie, jakieś tam jeszcze inne kryteria, powinna, że tak powiem, z klucza móc kupić broń krótką, palną. I już. Wiadomo, że wariaci i przestępcy to i tak sobie kupią bez niczego. Także obecny stan prawny represjonuje uczciwych obywateli. Co zrobić z NFZ-em? Jak zrobić zmiany, aby było lepiej w służbie zdrowia? Proszę Państwa, ja uważam, że obecna ta sytuacja z NFZ-em, przedtem kasy chorych, to była próba takiego kompromisowego załatwienia sprawy. A kompromis w tej sprawie się zupełnie nie uda. Albo trzeba zrobić tak, że to będzie wyłącznie na warunkach komercyjnych, czyli będzie wszystko prywatne i ludzie będą chodzić z pieniędzmi do lekarza, co jest, powiedzmy sobie, dość ryzykowne, bo jak ktoś nie będzie miał pieniędzy, a go samochód trzepnie, no to wiadomo, że nie będzie to wyglądało najlepiej wizerunkowo w państwie cywilizowanym. Albo drugie, po prostu wrócić do stanu poprzedniego, że wszyscy obywatele są z klucza ubezpieczeni. Koniec, kropka. I pieniądze idą nie za pośrednictwem NFZ-u, tych kontraktów dziwacznych, tylko po prostu władze albo rządowe, albo samorządowe, bo część szpitali jest na przykład samorządowa, po prostu finansują swoje szpitale, bo to głównie chodzi o szpitale. W ten sposób nie byłoby długów. No, oczywiście ktoś by musiał zajmować się ekonomią w tych instytucjach, żeby nie było złodziejstwa i marnotrawstwa, tak? Ale z drugiej strony utrzymywanie takiej pośredniej instytucji biurokratycznej jak NFZ, no to jest po prostu mnożenie kosztów na opiekę medyczną. Ja uważam, że powinno się doprowadzić do takiej sytuacji, rzeczywiście wszyscy obywatele polscy są ubezpieczeni, koniec, kropka. Do szpitali pieniądze idą bezpośrednio z rządu i samorządu. Tyle, ile trzeba. No, mówienie, że szpital jest zadłużony. No, a to jak zadłużony? Że co? To ja wątpię szczerze, że miejsca, gdzie jednak ludzie jadą z wypadków, po zawałach i tak dalej, czy ze złamaną ręką, no mają być rentowne. Nigdy nie były rentowne tego typu przybytki. Zawsze władcy od najdawniejszych czasów zajmowali się tym na zasadach takiej charytatywnej działalności dobroczynnej. Utrzymywali tego typu przybytki. Tak trzeba robić dalej. Koniec, kropka. Oczywiście powinny powstawać też na zasadach komercyjnych prywatne szpitale. Ale powiedzmy sobie szczerze, czym się będą zajmowały takie prywatne szpitale? Na pewno nie będą przyjmować ludzi z wypadku ze zwichniętą kostką za pieniądze, to jest niemożliwe. I myślę sobie, że firmy ubezpieczeniowe, takie komercyjne,
nie mówię tutaj o ZUS-ie, no też powinny, że tak powiem, zacząć się trochę rozsądniej podchodzić do tego zagadnienia. Bo ja na przykład, mój przykład był taki z niedawna, że przy drobnej kontuzji łokcia dostałem zaskakująco wysoką kwotę. Zaskakująco wysoką kwotę. No to było ponad 1000 zł. Natomiast gdy po raz kolejny doznałem w ciągu kilku miesięcy poważnej kontuzji już kolana, no to mi zaproponowano wtedy 200 zł, jak ja nie mogłem praktycznie, poruszałem się o kulach i to po własnym mieszkaniu, 200 zł kpina. No, przepraszam bardzo, jeżeli firmy ubezpieczeniowe, te komercyjne będą w ten sposób traktować swoich klientów, no to ta opcja taka bardziej komercyjna nigdy nie zdobędzie, że tak powiem, przekonania u zwykłych Polaków, no bo co ja za 200 zł zrobię z rozwalonym kolanem, gdybym musiał jeszcze pokryć koszta operacji. Jest to zupełny nonsens. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Także myślę, że ten pion prywatnych szpitali i publiczne nie jest, nie, to powinno działać w ten sposób. NFZ trzeba tutaj mocno zredukować. Ja nie wiem, dlaczego akurat potrzebujemy dodatkowych urzędników, żeby zawierali kontrakty ze szpitalami. Niech szpitale sobie kontrakty zawierają bezpośrednio z rządem czy z samorządem. Takie jest moje zdanie. Ale podkreślam, wiecie Państwo, zwłaszcza to mówię do tych, którzy w świecie są bywali, na tle innych krajów polska opieka medyczna, zwłaszcza mam tu na myśli szpitale, nie jest wcale taka zła. Czy nie ma kolejek w szpitalach amerykańskich czy brytyjskich? Są. Czy nie trzeba czekać do lekarza specjalisty w innych krajach? Trzeba. I ja powiem szczerze, w tej przychodni, z której ja usług korzystam, to do lekarza specjalisty, to w zasadzie no, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym musiał czekać dłużej niż powiedzmy sobie no, 3 dni to maks. Także nie wiem, skąd tu niektórzy mówią, że to trzeba miesiącami czekać na wizytę. No może na jakiś zabieg trzeba czekać, to ja nie kwestionuję. To jest problem, że na przykład, to też z mojego osobistego doświadczenia, że są niektóre dolegliwości, które nawet po ostrych kontuzjach można bardzo szybko pacjenta postawić na nogach, jeżeli natychmiast zajmą się nim fizjoterapeuci. A na fizjoterapeutach się oszczędza, mają najniższą krajową, bo są niby niepotrzebni, a są potrzebni jak cholera, które są eksploatowani w głupi sposób. Do fizjoterapeuty zapisują lekarze często pacjentów na odpierdziel się. Jak będzie chodzić emeryt do fizjoterapeuty, to nie będzie zawracał głowy lekarzowi. I się zapisuje zabiegi od sasa do lasa, często wzajemnie wykluczające się i ci fizjoterapeuci nieszczęśni tylko podłączają pod te urządzenia kolejnych pacjentów na zabiegi zupełnie im niepotrzebne, a na przykład niektóre, które by były bardziej skuteczne, są zupełnie pomijane, bo wyceniane by były drożej, ale nie wchodzę w szczegóły. Myślę sobie, że po co ludzi kroić, po co ludzi trzymać miesiącami w kolejkach do zabiegu, skoro fizjoterapeuci mogliby ich natychmiast stawiać na nogi po zabiegu przeprowadzonym natychmiast. Koszt pobytu pacjenta na zasiłku tym ZUS-owskim, koszt pobytu w szpitalu, no to są pieniądze, które są wrzucane w błoto. Myślę, że to powinno się rozwiązać, ale tu powinniśmy powiedzieć sami ludzie leczący ludzi, fizjoterapeuci, sami lekarze. A no wiadomo, że jest taka praktyka, że szpital dostaje tam tyle pieniędzy od pacjenta w zależności od tego, ile go potrzyma. I niektórych trzymają zupełnie niepotrzebnie i się okazuje, że potem brakuje miejsc. To są takie kruczki biurokratyczne. Wszystko na dzisiaj jest pytań? Okej. Okay. Moi drodzy, proszę o subskrypcję mojego kanału Marian Kowalski na YouTubie, bardzo będę wdzięczny. Oczywiście dziękuję za wsparcie, są Państwo bardzo dla mnie, no, powiem szczerze, no, hojni, pamiętają Państwo o mnie, pamiętacie też o tych moich procesach z tymi lewakami. Jutro widzimy się o godzinie 19:30, wyszperam dla Państwa różne fajne ciekawostki, jak co dnia, czasem w pocie czoła, ale zawsze z wielką przyjemnością. Dziękuję za uwagę. Do jutra. Czołem Wielkiej Polsce.